Witam, mówił Kaziplon. Jest dzisiaj 11 października 2018, 16:06. Jestem z trasa na Pabianice. To jest tutaj, jestem w takim zjeździe w las. To jest jakaś miejscowość Wadlew. No i lecę na Pabianice z Piotrkowa Trybunalskiego. ZIP Quantum R 125 się spisuje jeszcze dobrze, przejechane kilometrów. metrów. 4:04 po południu. No co mogę powiedzieć? Prędkość, jechałem teraz, prędkość maksymalna to była 85, 6, a z górek, jak były takie górki, to 89, 90. Zależy, czy jest z górki. A tak to 85, można powiedzieć, to jest Vmax. Ci jest ciepło, 20 stopni na dworze, albo więcej, to jest właśnie babie lato. I mówię, jeszcze polecę na Pabianice. No ZIP się jak na razie spisuje. Quantum, tu jest napis. Nawet Quantum jest w lampach tutaj. 125 nie ma napisu, ale R oznacza Quantum R. Wersja R to jest 125, bez jeszcze Quantum dwusów, bez litery R, to jest 50. No i to jest ten fit powietrza założyłem, bo tamten coś nie tak był. Tutaj jest śruba, tam jest na jednej śrubie, tu nie będzie widać, ale na tej śrubie. I tu jest jeszcze na drugiej śrubie. I urwało się tutaj, plastik pękł, kleiłem, trochę działało, potem odleciało. Ja musiałem zamienny fit kupić, takiego samego już nie ma kupić u nas. Wszędzie sprawdzałem w Allegrach i tych zagranicznych. Nawet tych zagranicznych to jest ta wersja, to jest do wersja filtra, to stała obudowa, filtra powietrza z wkładem papierowym w środku. To jest wersja do 125-150. Ma te same wyjścia szlaufików, tutaj. Jeden i tutaj drugi. I tutaj jest jeszcze szlaufik, co wchodzi do filtra tutaj. On tam wchodzi do silnika. No i to jest Quantum 125, no ale można łatwo też rozszyfrować po numerze rejestracyjnym, że jest duży. Jakby był motorower, to by miał mały numer. Bo tu silnik się nie... z wyglądu to nie widać, że to nie jest jakiś silnik. Można by pomyśleć, że to 50. A jeszcze 50 mają jeden teleamortyzator z tyłu. O, tutaj jest jeden, a tam jest drugi. A w wersji 50 jest tylko jeden. Tam jest jeden. Jak są dwa, przeważnie w tych chińskich skuterach, to są już 125. Nie będę odpalał, nie ma sensu. O, tu jest taki las. Podobno grzybów dużo jest. Ale nie chce mi się szukać. I tu jest wyjście już na drogę. Także cóż, będę kończył. Nie wiem, czy coś jeszcze miałem powiedzieć, zapomniałem. A, płyn wymieniałem w przednim hamulcu. Jest teraz lepiej hamuje. Musiałem tu zdejmować sam tą obudowę. Żeby się dostać do płynu, który jest tutaj, to tu są jeszcze śruby z dołu. Ich się nie da odkręcić. Trzeba tam całą zdjąć lampę, ale przynajmniej wiem, jak tam żarówki wyjąć. No i tutaj ZIP Quantum R 125 to jest najsłabsza 125.
ma 7, ja tam już nie pamiętam dokładnie, tu 7, 7,67 konia, 7 i 7 konia ma. To jest najsłabsza 125, 7 i 7 konia. No to prawie 8. Nie 10, nie 12, nie 15. Ale 125, prawa jazdy już trzeba. Ja nie mam na samochód prawa jazdy. Musiałem na motocykl robić. Od razu kategorię A. Mogę wszystkimi jeździć, ale nie mam wszystkich. A jest ładny ten. Oglądałem i niedrogi, znaczy się w cenie. Badża, to się czyta Badżacz Dominar 400. Prędkość maksymalna 160. Z biegami. Można sobie w internecie sprawdzić. Pisze się Bajaj. Bajaj Dominar 400. A tak to Badżar. Nie będę tu mówił, jakie ma tam funkcje. ABS to wiadomo. Jeszcze ma to sprzęgło antyhoppingowe, przeciwślizgowe. Jeszcze ma jakieś dodatkowe, bardzo dobry sprzęt. Indyjski. W Indiach produkowany, mówi się hinduski. I to jest klasa premium. To nie jest jakaś chińszczyzna czy coś. Badżar Dominar 400. Takim to by poleciał. 160 leci, no to by 100 leciał, 120 tam jest, 6 biegów. Tylko nie wiadomo, czy się wygodnie siedzi tak jak na skuterze. Nogi są podkurczone. A jeszcze jest ładny, teraz wyszła, już jest do sprzedania, od listopada miała być Honda Super Coupe 125. Cena 15 tysięcy. Tyle co Badżar. Badżar kosztuje też 15 tysięcy. To jest dużo, ale to jest najtaniej w porównaniu z takimi motocyklami. On ma 35 koni, Badżar. 35 koni, pojemność 400, dokładnie 374. Bardzo fajny sprzęt. No albo Honda Super Coupe, niezniszczalna. Też cena 15 tysięcy, 125 pojemność na łańcuch. No to tak tylko wspomniałem. Także pozdrawiam i do zobaczenia w następnym nagraniu. Czołem!